Mariusz, trener GKS Tychy Tomasz Wolak na konferencji pomeczowej powiedział, że nikt tak pięknie nie przegrywa jak GKS Tychy. Chyba trochę racji w tym jest, prawda? Mając na uwadze te ostatnie mecze w tym roku. No myślę, że tak, że no dzisiaj ten mecz to no na pewno nie zasłużyliśmy na to, żeby przegrać. No, straciliśmy głupią bramkę na początku, stąd mi się cofnął. Myślę, że ta drużyna dzisiaj nie była w stanie nic więcej zrobić. No my co, no przegrywaliśmy, wiedzieliśmy, że w tym meczu musimy zagrać 3 punkty, tym bardziej, że chcieliśmy też zmazać tą plamę, którą daliśmy tydzień temu. Widać było zaangażowanie wśród chłopaków, widać było, że zostawili się dużo, dużo zdrowia. No ale co z tego, no straciliśmy bramkę i pomimo wielu okazji, które żeśmy stworzyli w drugiej połowie, no nie byliśmy w stanie jej wyrównać ani wygrać tego meczu. Czarę goryczy przelewa chyba fakt, że nie potrafimy strzelić trzeciego karnego w przeciągu ostatniego miesiąca. No myślę, że tak, że to też nie wpływa na pewno pozytywnie na morale drużyny. No, gdzieś jest ta bezsilność, jak już się nie strzela karny, no to gdzieś to wiadomo, podłamuje skrzydła. No myślę, że jeśli byśmy dzisiaj strzelili tylko tego karnego, to była szansa na to, żeby powalczyć o to zwycięstwo, bo naprawdę drużyna w 100 minut drugiej połowie już nie wyglądała za ciekawie, nastawiła się tylko na obronę. Nawet nie próbowała wyprowadzać jakichś kontrataków. No ale tak jak mówię, nie wiem, czy to jest jakiś pech, ale nie jest nam dane, żeby wygrać mecz. Jestem przynajmniej tym dzisiaj podbudowany, że naprawdę drużyna w drugiej połowie zostawiła dużo zdrowia, że wszyscy chcieli, że to jakoś dobrze wyglądało, no ale i tak to nie przyniosło efektu. Czeka nas bardzo ciężka i gorąca zima, bo wiosną rozegramy już tylko 15 spotkań ligowych, a ten dorobek punktowy pod tej jesieni jest bardzo mały, zatrważający wręcz. No jest, sytuacja jest tragiczna. Myśleliśmy, że dzisiaj podbudujemy się trochę, właśnie tą sytuację w tabeli. Na drużynę przed nami uciekają, nasza sytuacja jest coraz gorsza, a meczy coraz mniej. No nie wiem, co tu się stanie, wiadomo, że jakieś tam szykują się zmiany, czy kadrowe trenerskie i tutaj w zespole. Miejmy nadzieję, że na plus, tylko że tak jak powiedziałeś, że meczy jest mało, a trzeba robić punkty. No i myślę, że czeka nas ta przerwa zimowa, trzeba ją dobrze przepracować. No i kto tu będzie? No myślę, że powalczy o to, żeby jednak zostać w tej pierwszej lidze.